Krzysztof Matkowski Słowa, których nie powiem łucji Czyta Mieszkokek. Drugie oczy, którymi patrzyłem, należały do pana Jakuba. Widziały głównie sufit, twarze bliskich, talerze ze stygnącym jedzeniem, czasem kaplice. Uszy często słyszały Będzie dobrze i inne takie pocieszenia. Część ludzi lubi kłamstwa. Do tych, którzy preferują prawdę, powinno się raczej mówić: będzie smażony pstrąg z chorą ilością masła i czosnku, albo będzie chmura rozbijająca się w morzu na tysiące drobnych, ostrych kawałeczków, albo będzie padać. Takie rzeczy mogą być. Przy Jakubie zazwyczaj siedziano. Tylko córka krążyła między oknem a drzwiami, ze zmarszczonym czołem, skrzyżowanymi na piersiach ramionami, jakby jeszcze dało się coś wymyślić. Żona raz położyła się obok. Czułem ciepły, niezbyt świeży oddech na policzku Jakuba. Zięcie relacjonował przebieg meczów, a wnuczek wyciągał szachy. Dziadek zagraj. Początkowo nic nie rozumiałem. Unosiłem rękę i oglądałem ją z każdej strony. Nie była moja. Lecz cudza, bo stara, spracowana z bliznami i plamami. Pamiętałem, skąd wzięły się blizny. Ta na kciuku, najświeższa, powstała rok temu, kiedy Jakub zaciął się przy krojeniu chleba. Teraz już sam sobie kanapek nie robił. Nie pamiętam, skąd plamy. Zapewne pojawiły się niepostrzeżenie. Ale i ta pamięć, i niepamięć były Jakubowe. Nie moje. Bezskutecznie usiłowałem sobie przypomnieć wygląd swojej własnej dłoni. Nie wiem, czemu sądziłem, że wyglądała jakkolwiek, że w ogóle istniała. Zachowywałem się jak Jakub. Słowa i gesty przychodziły naturalnie, choć czasem kusiło mnie, by zrobić coś inaczej, sprawdzić, co się stanie. W końcu nie wytrzymałem. Czy ja zawsze taki byłem? zapytałem. Zapytałem ustami Jakuba zapytał Jakub. Myślałem, że to poplątanie tożsamości będzie mi towarzyszyć już zawsze, ale oczywiście się myliłem. Z przyzwyczajeniem jest tak, jak z plamami na dłoniach i jedno, i drugie pojawia się niepostrzeżenie. Żona się rozpłakała, a ja postanowiłem nie dociekać, tylko żyć Jakubem. Któregoś dnia zapytałem mojego jedynego wnuka na co najbardziej czeka. Mały szczerze i rozsądnie odpowiedział, że na święta, bo prezenty i na zimę bosanki i bałwany i bitwy na śnieżki. – A co ty na to, Pawełku, żebyśmy ulepili bałwana teraz? – Ale dziadek, jest jesień, nie ma śniegu. – Liście są. Nie lepiłeś nigdy bałwana z liści? Wnuczek pokręcił głową. – No, chłopie, to ci pokażę, jak to zrobić. Bo wana z liści lepi się wtedy, kiedy nie można się doczekać zimy. Wymknęliśmy się w tajemnicy. Pawełek zapytał, co z rądlem na głowę, marchewką zamiast nosa i guzikami z węgielków. Położyłem palec na ustach, bo akurat mijała nas pielęgniarka. Park się nie nadawał, na szczęście do lasu było niedaleko. Pawełek pomagał mi iść, a ja jakoś mimo wszystko dawałem radę. Minęliśmy kilka osób, które patrzyły dziwnie, choć starałem się dobrze wczuć w rolę. Wmawiałem sobie, że to zwyczajny spacer z wnukiem, a piżama wystająca spod płaszcza? To się zdarza. W końcu drzewa osłoniły nas przed ciekawskimi spojrzeniami. Pawełek wziął garść suchych liści. Przesypywały się między małymi dłońmi. Dziadek, to się nie lepi. Mimo wszystko schyliłem się i zacząłem toczyć kule. Początkowo nie wychodziło, ale po chwili liście, żółte, czerwone, brązowe, utworzyły coś w rozmiarów mandarynki. Potem mandarynka przeszła w pomarańcze, pomarańcza w melona, melon w arbuza, arbuz zaś w najniższą część bałwana. Pawełek próbował mnie naśladować. Czemu mi się nie udaje? Udaje się tylko tym, którzy naprawdę nie mogą się doczekać zimy. Lepiłem dalej. Środkowy segment. Następnie głowa, kasztany w miejsce guzików, ręce z gałęzi, nos z nóżki borowika, oczy z kapeluszy, chuba zamiast rondla. I jak ci się podoba? zapytałem. Ale pawełka nie było. Tak samo reszty bliskich. Był tylko bałwan z liści narysowany na marginesie pustej krzyżówki. Wciąż żałuję, że nie zebrałem się w sobie. Nie zebrałem się w Jakubie, by coś nim zrobić. Choćby wstać nie tylko po to, by pójść do toalety, lecz gdzieś dalej, na zewnątrz, na świat, wydrzeć się na chwilę z samotności. Jego ciało leżało, właściwie przeleżało. Ja w nim przerażony, z tysiącem pytań co się dzieje? Skąd się tam wziąłem? Czemu to wszystko jest takie? Wtedy dopiero zaczynałem się uczyć, jak pocieszać, nie kłamiąc. Obiecuję, będzie smażony pstrąg z chorą ilością masła i czosnku. Będzie ta nierealna chmura, którą widziałem na własne cudze, oczy. I będzie pogoda. Trzeci prawy palec wskazujący, którym groziłem, należał do dyrektora tenczyńskiego. Częścią jego ciała była też pierwsza szyja, na której chciałem zawiązać coś innego niż krawat lub szalik. Na początku rzeczy działy się same z siebie. Jesteście beznadziejni, mówiłem dyrektorskimi ustami, choć nie chciałem tylko czekacie jak sępy. Porozumiewałem się zdaniami krótkimi, lecz mocnymi. Nie jesteś moim synem. Co tak rzadko przychodzisz? Przynosisz hańbę. Przynieś herbatę. Rodzina przyjmowała codzienną dawkę goryczy i zostawiała mnie samego w sypialni, obwieszonej drugimi obrazami. Ciągle dyrektorzyłem, choć już nie dyrektorowałem. Odwiedzali mnie różni ludzie, z poczucia obowiązku lub z chciwości, a ja w trakcie tych wizyt siadałem byle nie leżeć leżenie to słabość tłumiłem grymas, rozkazywałem grożąc palcem. Dbałem, by ten, kto wejdzie, wyszedł w gorszym nastroju. Pielęgniarki zmieniały się zbyt często. Każdej musiałem od nowa tłumaczyć, że nie, proszę pana czy panie Kazimierzu, tylko dyrektorze Tenczyński. Trułem świat i to mi się nie podobało. Z panem Jakubem nie miałem takich problemów. Jakub mówił niewiele, robił jeszcze mniej, a ja mimo wszystko czułem się jak zadowolony z kierowcy pasażer. Żyłem w Jakubie i żyłem po Jakubowemu. Charakter tęczyńskiego wymykał mi się spod kontroli. Ktoś zadawał pytanie i nagle z ust dyrektora padała riposta, której ja, kimkolwiek, czymkolwiek było to ja, się wstydziłem. Nie wiedziałem, co robię w jego ciele i osobie. Mogłem tylko żyć dyrektorem tęczyńskim, ale... Mniej dyrektorsko. Prowadziło to do takich sytuacji, jak ta, kiedy wymsknęło mi się. Wydziedziczam cię. Synowi, przyzwyczajonemu do takiego ojca, nawet powieka nie drgnęła. Spróbowałem przejąć ster i dodałem. Z tej porcelanowej zastawy tej z kredensu. Przepiszę ją Asi. Zdania były krótkie i szczekliwe jak zawsze. Ton pozostał ostry, jednak treść słów nie pasowała do dyrektora Tęczyńskiego. Ten przypływ hojności wobec wnuczki, którą wydziedziczałem wyjątkowo często, zaskoczył syna i utwierdził go w mylnym przekonaniu, że to już niedługo. Czasem po takiej ingerencji oczekiwałem, że gdzieś z głębi odezwie się jakiś głos, szepcząc zdrajco. Ale nie, na tym pokładzie nie było nikogo oprócz mnie – Kapitana walczącego ze sztormem, a żywiołowi wszystko jedno, żywioł robi to, co w jego naturze. Któregoś dnia przyszła wnuczka Asia, dziewiętnastoletnia buntowniczka. Chciałam podziękować. Chciała przede wszystkim wyjść. Rodzice ci kazali odparłem. Zabrzmiało to zbyt ostro. Spróbowałem się uśmiechnąć i dodałem. Bo jesteś dorosłą dziewczyną. Co ci obchodzi jakaś głupia zastawa? Mała dziewczynka by się ucieszyła. Dorosła kobieta poznałaby jej prawdziwą wartość, ale nie ty. Ty chciałaś czegoś innego. W jej czarnym ubraniu, glanach, podziurawionych dżinsach, koszulce metalowego zespołu, dostrzegłem coś znajomego. Podświadomie szukałem w Asi Tęczyńskiej siebie. I Łucji. Co mogę dla ciebie zrobić? Zapytałem. Słowa, które dawniej nie przeszłyby przez gardło dyrektora Tęczyńskiego, na moment odebrały dziewczynie mowę. Nie wiem. Chyba nic. Samochód. Nie znałem wnuczki, musiałem zgadywać. Po co? Rodzice nigdzie by mnie samej nie puścili. A ze mną? Ale dziadku, dziadek przecież wciąż żyje. Dokończyłem. Zrzuciłem kołdrę, spuściłem nogi na podłogę i wstałem. Jedziemy w podr... Asia mnie podtrzymała, gdy omdlałem. To chyba nie jest dobry pomysł, proszę dziadka. Zapewniłem, że najlepszy, jaki miałem w życiu. Dziewczyna próbowała mnie od tego odwieść. Początkowo z pobudek egoistycznych, potem z troski. Chciała zawołać rodziców, może nawet lekarza, ale ja przestałem się przejmować odgrywaniem roli dyrektora. Mówiłem długimi zdaniami, komplementowałem wnuczkę, na nic nie narzekałem. Bezcześciłem wizerunek złego człowieka, na który Tenczyński pracował całe życie, i to mi się mimo wszystko podobało. Z Asią wymknąłem się naprawdę. Cudownie odmieniony staruszek z jakiegoś powodu, Prawdopodobnie z powodu stanu konta, okazał się dla dziewiętnastolatki na tyle fascynujący, że pomogło mu uciec z domu. Wrzuciliśmy torby do bagażnika, Asia usiadła za kierownicą, ja na miejscu pasażera i ruszyliśmy. Był piękny majowy dzień, piękny jak sukienka, która nieuchronnie się czymś poplami. Obserwowałem wnuczkę, zastanawiając się, w jaki sposób odkryć, kim byłem. Czy też nosiłem glany? Czarne ciuchy słuchałem Slayer'a, a może znałem kogoś, kto słuchał. Poprosiłem Asię, by puściła płytę, którą lubi. Wsunęła do odtwarzacza kasetę z napisem Metallica. Przewinęła do czwartego utworu, usłyszałem odgłosy karabinów, potem helikopter, w końcu melodyjny riff. Gdy weszła przesterowana gitara, doznałem jednego z najdziwniejszych uczuć. Dyrektorowi Tenczyńskiemu metal nie podobał się ani trochę. Zagryzłem wargi, by nie powiedzieć, że to same zgrzyty i wrzaski. Zaciskałem pięści, by nie wyłączyć. Jednocześnie coś we mnie odżyło. Głowa chciała się kiwać. Stopa wybijała rytm. Dotarliśmy do głównej drogi. Pogoda się psuła. Burzowe chmury brudziły niebo. Asia ściszyła muzykę i zapytała, dokąd właściwie jedziemy. A gdzie jest ładnie? Nie wiem. We Francji? A Chorwacja? Chodzi dziadkowi o Jugosławię. Wnuczka popatrzyła dziwnie. Tam jest teraz wojna. Mógłbym przysiąc, że już dawno się skończyła, powiedziałem. To były pierwsze moje i tylko moje słowa które padły z ust dyrektora Tęczyńskiego. Jedźmy do Chorwacji, dodałem, nie zważając na to, że Chorwacji o której myślałem jeszcze nie było. Może mi się przypomni. Co takiego? Zgłośniłem muzykę. Palcem, którym zazwyczaj groziłem, wskazałem na południe, w stronę burzy. Pojechaliśmy i tyle. Zanim zobaczyłem Chorwację, patrzyłem dziesiątkami oczu przez dziesiątki okien, bo najczęściej byłem po niewłaściwej stronie okna, wewnątrz zamknięty, i obserwowałem pory roku. Któreś oczy, któreś okno, pączki na drzewach. Inne oczy, inne okno, kwiaty na drzewach. Następne oczy, następne okno, owoce na drzewach. Kolejne oczy, już nie widząc ani drzew, ani okna, ani niczego. Liczyłem lata, choć przestawałem liczyć ludzi. Myślałem, że moja kara dobiegnie końca, dlatego czekałem. Czas mimo wszystko dobrze mi robił. Niekiedy wypatrywałem czegoś, co mogłoby mi przypomnieć, kim byłem. Melodie, smaki, zapachy budziły dziwną nostalgię. Często jednak żyłem tak, jak żyliby ci, w których ciała wstępowałem. Włączałem autopilota, zlewałem się z nimi w jedno i tak do następnego razu. A potem od nowa i od nowa. Syzyfowa praca, tylko kamienie się zmieniały. No i czasem przebłyskiwało coś znajomego. Pani Katarzyna, na której kolanach ukląkłem przed Matką Boską Częstochowską, nie wierzyła ani w cuda, ani w Boga. Na pielgrzymkę zgodziłem się ze względu na rodzinę dla dobra innych, płaczących, gdy myśleli, że nie widzę. Udawałem, że walczę, że proszę o uzdrowienie. Jednak widok obrazu wstrząsnął mną. Prawdziwym mną, może kiedyś, przynajmniej na którymś etapie życia, byłem tu, na jasnej górze, z żarliwą modlitwą na ustach i pokorą w sercu. Adam, którego wargami całowałem drogą dziwkę, chciał pozbyć się pieniędzy jak najszybciej. W noc po diagnozie. Po seksie błagałem, by dziwka została do rana. Ugotowała kolację, zrobiła śniadanie. Oferowałem jej za to wszystkie oszczędności, bo żadnego obiadu już nie było w planie. Chwilę później grzybowo-śmietanowy zapach zmienił moje zdanie. W przypływie tęsknoty postanowiłem żyć dalej. I szukać śladów po człowieku, który kiedyś jadł spaghetti w tak aromatycznym sosie. Przez resztę dni Adama spacerowałem po cmentarzach. Siedmioletnia Zosia, w której było mi najtrudniej, dostała prezent, jeden z wielu opowieści z Narni. Przeczytałem imiona bohaterów i zatrzymałem wzrok na łucji. Nagle zapragnąłem wyrwać z siebie wenflony, wybiec na korytarz. Wrzeszczeć, wyzywając Boga, bo cokolwiek ponosiło za to odpowiedzialność, dla mnie było Bogiem. By skończył. Ale przeczekałem. Następny był pan Stanisław. Zamierzałem działać. Działać tak długo, aż przypomnę sobie siebie. Powiedziałem żonie, by nas spakowała. Wyjeżdżamy na wakacje. Stasiu, ale ty nie możesz, bo ci przypierdolę! Stanisław nie zrobił tego od dwudziestu lat, ale nie wątpiłem, że jego ciało wciąż pamiętało, jak się bije żonę. Żona zwątpiła, więc zyskała parę siniaków. Dwa dni później jechaliśmy starym polonezem na południe, tam, gdzie dyrektor Tęczyński nie dotarł. Zostawiłem ziemię Stanisława, jego gospodarstwo, dorobek życia. Na granicy celnik długo patrzył w paszporty, zanim nas przepuścił. W Ołomuńcu wjechaliśmy do centrum, znaleźliśmy najpierw kantor, potem odpowiedni sklep. Nie umiałem po czesku, więc tylko palcem wskazywałem koszulki i płyty CD. Gdy wróciliśmy do samochodu, zdałem sobie sprawę, że w Polonezie nie ma odtwarzacza. To nie były te czasy. Wymieniłem więcej koron i dokupiłem brakujący sprzęt. Przez resztę drogi do Chorwacji Chorwacja już istniała. Akompaniowały nam wielka czwórka, sepultura i wejder. Przyzwyczajone do disco polo uszy Stanisława błagały o litość. Próbowałem nucić pod wąsem. Żona kuliła się na siedzeniu pasażera, nie rozumiejąc zachowania męża, którego spontaniczność przez 40 lat ograniczała się do picia na umór i bicia. Z kolei część mnie nie rozumiała jej. Dlaczego ta kobieta była z tym człowiekiem? Tego dnia niebo wydawało mi się zmarszczone, wymięte jak niewyprasowana koszula. Dotarliśmy tam, dokąd coś mnie pchało. Do Chorwacji, potem do pewnej nadmorskiej wioski, w końcu na szczyt góry mimo wszystko. Wpatrywałem się w horyzont, w błyszczący adriatyk, w pofałdowane niebo, aż oczy zaczęły łzawić od słońca. Ściskałem butelkę wina. Najtańszego, jakie mieli w małym sklepie obok portu, poprosiłem o nie mieszaniną polskiego i rosyjskiego. Nie potrafiłem sobie przypomnieć, kim byłem przed Stanisławem, przed siedmioletnią Zosią, przed nimi wszystkimi. Żona płakała. Rozumiała słusznie, że to koniec naszej podróży, sądziła mylnie, że zaraz stanie się coś złego. Nic się nie stało. Słońce zaszło. Wino nie smakowało. Żona zwinęła się w kłębek wśród kamieni i jałowców. Chyba zasnęła. Noc była bezwietrzna. Jasna. Czułem ogromny wstyd. Przeszedłem przez tyle osób. Nostalgia jednej zlewała się z przeszłością drugiej. Pamięć trzeciej mieszała się z niepamięcią czwartej. Przecież mogło nigdy nie być żadnego mnie. Człowieka z własnym imieniem. Mogłem być tylko średnią tych, którymi przez jakiś czas żyłem. Następnego dnia ruszyliśmy w drogę powrotną. Myślałem, że nie uda mi się dojechać, ale mimo wszystko dałem radę. Kiedy przekroczyliśmy granicę czeskopolską, rzuciła mi się w oczy reklama smażalni pstrągów. Słowem, który powiedziałbym Łucji, mogłoby być. Dobłądziłem. Znałem to miejsce. Staw hodowlany znajdował się u podnóża skały z kapliczką. W chłodne, deszczowe dni jadało się wewnątrz restauracji, ale latem większość osób siadała przy stolikach rozstawionych na platformie, pod którą przypływały wstrągi. Można było spojrzeć pod nogi i powiedzieć: Ty będziesz następny. Sam tak kiedyś zrobiłem. Wyłączyłem się na moment. Pozwoliłem dojść do głosu naturze Stanisława. Uwielbiał smażone ryby podawane z frytkami i surówką. Nie potrafiłem ocenić, czy ja też je lubiłem, czy przeciwnie. Po chwili doszedłem do wniosku, że i jedno i drugie. Kiedyś nie znosiłem, potem pokochałem. Tamtego dnia, po powrocie z Chorwacji, jadłem strąka z podwójną przyjemnością. Wdychałem zapach czosnku, masło ściekało po brodzie, skóra chrupała. To była pierwsza i ostatnia rzecz, którą zrobiłem dla Stanisława. Wracałem do tej smażalni pod postacią następnych osób. Mimo wszystko, mimo niepogody. Nie za często. W międzyczasie bundziłem po Polsce, szukając innych wspomnień. Jadłem obwarzanki w Krakowie, przeganiałem gołębie pod kolumną Zygmunta. Pochylałem się, na tyle, na ile mogłem, przy wrocławskich Krasnalach, oczekiwałem poznańskich koziołków, wzruszałem ramionami przy gdańskim żurawiu. Odwiedzałem też mało znane zakątki, szczególnie te budzące sentyment ludzi, którymi byłem. Wierzyłem, że spełnianie ich pragnień w jakiś sposób się zwróci. Czułem przeszłość, czasem przebłyskiwało zdziwienie. Czemu ktoś korzysta z budki telefonicznej albo encyklopedii. Nic jednak nie było równie silne jak zew, który zwabił mnie do Chorwacji i pewność, że znałem te smażalnie koło czeskiej granicy. Zdobywałem różne szczyty, pijałem najtańsze wina, próbowałem innych ryb. Ale moje patrzenie w adriatyk było tylko jedno. Jeden był też mój pstrąg. Któregoś dnia jedząc w miejscu, które znałem, dostrzegłem siebie, miałem dziewięć lat fryzurę na jeża, koszulkę obciachowo włożoną do dresowych spodni, duże oczy i wielki talerz frytek przed sobą. Bez ryby. A jednocześnie miałem osiemdziesiąt jeden lat żałosną emeryturę, sztuczną szczękę i piwo, od którego już kręciło mi się w głowie, oraz imię Małgorzata. Po dziewięciu latach dobłądziłem. Wtoczyłem kamień. Koniec syzyfowania. Kiedyś byłem tym chłopcem, który w miejscu, gdzie dają najlepsze pstrągi na świecie, jadł same frytki. Tyle wiedziałem na pewno. Koteczku, czy wszystko w porządku? zapytał mąż. Zawsze używał takich zdrobnień. Jednak od tej pory rzeczy związane z osobami. Które wstępowałem, miały nie interesować mnie tak bardzo jak powinny. Wstałem i pod postacią pani Małgorzaty ruszyłem w stronę dziewięciolatka. Patrzyłem tylko na niego, ignorując towarzyszących mu członków rodziny: siostrę, braci, rodziców. Rozumiałem już, skąd te wszystkie ukłucia nostalgii, skąd tęsknota, skąd zdziwienie. W jakiś sposób pamiętałem rzeczy z XXI wieku, chociaż wciąż trwały lata dziewięćdziesiąte. Kiedy żyłem, kiedy żyłem naprawdę, sobą, świadomie, Chorwacja już była. Były też odtwarzacze CD w każdym aucie, telefony komórkowe, internet. Czy było wspomnienie staruszki, która nagle do mnie podchodzi i robi: Robi co? Zatrzymałem się. Kątem oka widziałem Staw. Krople wody wyskakiwały nad Tafle i mknęły ku górze, ku tłustym chmurom. Znowu niepogoda. Nikt nie zwracał uwagi na ten odwrotny deszcz, ale to nie znaczy, że nie padało. A potem podszedłem do stolika. Jeśli coś złego mogło się wydarzyć, to już się wydarzyło. Jak masz na imię, kawalerze? Miałem na imię Łukasz, może wciąż mam. Gdy usłyszałem to słowo z ust dziewięciolatka, pomyślałem tylko, że faktycznie tak się nazywałem, nie przypomniałem sobie nic poza tym. Tak samo było z większością kolejnych dotyczących mnie rzeczy, które udało mi się odkryć. Jako pani Małgorzata, nie zapytałem chłopca o nic więcej. Błąd. Minęły dwa lata, zanim dowiedziałem się, gdzie mieszkałem, gdzie mieszkał Łukasz. Dwa lata bawienia się, bawienia się mimo wszystko w Sherlocka Holmesa, zazwyczaj otoczonego doktorami, choć nigdy Watsonami. Nie wiedziałem, co dalej. Podejść do jedenastolatka, potrząsnąć nimi, zapytać, co najlepszego narobi, czym sobie zasłuży na to wszystko, co teraz przeżywam. Obserwowałem go czasem z nad gazety, z nad okularów, spod Parasola. Z tak daleka, na ile tylko moje oczy jedne, drugie, kolejne, pozwalały. Nie zwracał na mnie uwagi. Bo czemu miałby. Starsi ludzie czasem się gapią, a najczęściej byłem starszym człowiekiem. I uciekinierem o ile nie trafiłem w okolice Wrocławia. Po roku wiedziałem, gdzie. Kiedy i z kim bywa? Postanowiłem zagadać. W tramwaju usiadłem naprzeciwko Łukasza, albo usiadłem naprzeciwko siebie, albo siedemdziesięcioletnia kobieta usiadła naprzeciwko mnie. Nachyliłem się i zapytałem: Lubisz metal? Jako nastolatek miewałem głupią minę, kiedy coś mnie dziwiło. Za oknami śnieg bielił miasto. Lepił się do ścian budynków, do ludzi, do ich twarzy. Takie rzeczy się zdarzają. Zdarzały. Powtórzyłem pytanie. Łukasz niepewnym głosem przytaknął. Jego ulubiony zespół? Iron Maiden. Chwilę pogawędziliśmy. Potem, wysiadając, wyglądał na mocno zszokowanego faktem, że emerytka wie, na czym skończyła się metalika. Wiosną, dwie osoby później, przystanąłem obok niego na przystanku. Niedługo o wakacje, nie? Spojrzał na mnie z ukosa. Nie przepadał za obcymi, którzy zagadywali w ten sposób. Jeszcze trochę, powiedział. Szybko zleci, odparłem ustami mężczyzny w średnim wieku. Dokąd najbardziej chciałbyś pojechać? Zamiast odpowiedzieć, poszedł pieszo na kolejny przystanek. Zadarłem głowę, spojrzałem w niebo. Dzień był pogodny. Latem go nie spotkałem. Jesienią wiele osób później znów dosiadłem się w tramwaju. Ale paskudnie, powiedziałem, patrząc przez okno. Na zewnątrz niebo żygało na ziemię, jak to często bywa w listopadzie. No, przyznał Łukasz, nie mogę się doczekać lata. Rzeczywiście, kobieta, którą byłem, nie mogła się doczekać i się nie doczekała. Wakacji, dodałem. Urlop mogła wziąć. Mogłem wziąć. I wziąłem. Chciałabym, żeby było ciepło. Poleciałabym sobie do Chorwacji albo Grecji. Złapał haczyk i po chwili ciągnięcia za język zdradził, że rok wcześniej był nad Adriatykiem, w okolicach Zadaru. I jak ci się podobało w Chorwacji? Fajnie było, ale wolę Hiszpanię. To mnie rozczarowało. Spotykaliśmy się mniej więcej raz na kwartał. Mimo wszystko, ja, zmieniając ciała jak rękawiczki, zawsze jako natręt nieznajomy lub nieznajoma, on, w zależności od nastroju, burkliwy lub uprzejmy. Z każdym rokiem mój entuzjazm słabł. Odkrywanie siebie było niczym czytanie książki, do której nigdy nie chciało się wracać. Zagajałem o muzykę, podróże, pogodę, pstrągi, wszystko. Raz nawet rzuciłem niby od niechcenia imię Łucji. Nic. Łukasz dorastał normalnie, po swojemu. Po mojemu. Zapuszczał włosy. Ubierał się na czarno, nosił glany. Zmieniające się koszulki zespołów świadczyły o ewolucji gustu muzycznego. Widywałem go z gitarą, gdy szedł na próbę kapeli. Dwukrotnie byłem na koncercie, za pierwszym razem grali covery, za drugim własne kawałki. Czułem przeszłość, nostalgię, łaskoczący deszcz na twarzy, czasem przyszłość, przebłyskującą niczym fantomowy ból po czymś, czego jeszcze nie miałem. Gdy śledziłem Łukasza, myślałem zazwyczaj, że faktycznie tak było, już pamiętam, film bez zakończeń, nuda, zwyczajne życie, zwyczajne grzechy. Może nigdy nie zrobiłem niczego strasznego, może odbywałem standardową karę. A potem, gdy Łukasz poszedł do trzeciej liceum, zobaczyłem Łucję i od razu zrozumiałem, że stanie się coś bardzo, bardzo złego. Już chciałem zostawić chłopaka w spokoju. Niech przeżyje to, co ja przeżyłem. Już byłem gotów uznać, że może mam po prostu odsiedzieć, odleżeć długość jego życia, a potem potem się zobaczy. Jednak odkąd zobaczyłem Łucję, miałem ochotę zawsze zrywać się z łóżka, nawet jeśli to było łóżko w suwałkach, jechać przez całą Polskę śmierdzącymi autobusami i wiecznie opóźnionymi pociągami, a potem pilnować dziewczyny, pilnować młodego siebie, pilnować, żeby nie stało się nic złego. Tymczasem w ich życiu działo się wiele dobrego. Znajomość, jeszcze nie miłość, rozkwitała. Podglądałem to cudzymi oczami, z bezwstydnością ojca, który szuka narkotyków w pokoju syna. Świat, jakby od niechcenia, udawał, że mnie powstrzymuje, groził niepogodą, szeleścił niebem, straszył wiatrem o dziwnych zapachach. A może nie świat, może to sumienie udawało? Mimo wszystko zastawiłem na łucie pułapkę. Siedzieliśmy w kawiarni, niedaleko siebie. Za oknem coś nierealnego, jakby zamiast kropli wody z chmur spadały długie, kolorowe nici. Chyba. Starałem się nie patrzeć, ale w tamtym ciele, w Mateuszu, wszystko było trudne. Rozlałem pół kawy, gdy niosłem ją do stolika. Klienci się gapili, obsługa szeptała, ktoś chciał gdzieś dzwonić. Łucja uniosła wzrok nad książki. Dobrze się pan czuje? Dobrze, niedobrze... Ważne, że się czuję. Nie wiem, czy to były moje słowa, czy Mateusza, czy może słowa wywołane tym wszystkim. Przepraszam, nie powinienem kłamać, dodałem po chwili. Czuję się fatalnie. Łucja się rozejrzała. Miała szesnaście lat, zielone oczy skryte za okularami w grubej oprawie, i długie, czarne włosy. Piękniejszych nie widziałem, a byłem setkami ludzi i widziałem wiele. Wiedziałem, że ma też mnóstwo innych zalet, mnóstwo wad, schowanych pod swetrami, pod skórą, niedostępnych dla wzroku przypadkowych obcych, takich jak Mateusz. Zadzwonić po kogoś? zapytała. Mateusz miał rodzinę. Pewnie wszyscy się teraz martwili tak, pokiwałem głową po pogotowie. Uciekłem ze szpitala Uciekł pan? wystraszyła się. Powiedziałem skąd dokładnie, z jakiego oddziału. Łucja wystraszyła się w inny sposób, zmartwiła się. Nie była przesadnie empatyczną osobą, ale tego dnia coś sprzyjało. Może nie pogoda? Dlaczego? zapytała cicho. Zawsze lubiłem pić tu kawę. Nie pozwoliliby panu po prostu wyjść? uśmiechnąłem się. Nie, nie w tym stanie. Ale spokojnie, mam doświadczenie w uciekaniu. Po tych słowach udałem, że mdleje. Pułapka zadziałała. Łucja odwiedziła mnie w szpitalu. Przyniosła kawę na wynos. Rozmawialiśmy. Pewnych słów obiecałem sobie nie używać. Albo używać ich jak najmniej. Albo tylko w łagodnym kontekście. Jeśli chciałbym uniknąć wyrazów takich jak trudniej, ciężej, gorzej. W odpowiednim stężeniu, w prawdziwym kontekście, musiałbym przejść od razu do tego, jak śledziłem Łucję i Łukasza w Chorwacji. Oprócz tego, co tu opisuję, zderzyło mi się dużo innych rzeczy. Całe moje, tylko moje życie. I w tym czasie tysiąc fragmentów innych żyć. Mógłbym o tym opowiedzieć. Niektórzy lubią prawdę, ja lubię słowa, które przynoszą pożytek. Było mi coraz trudniej, coraz ciężej, coraz gorzej. Łucja i Łukasz byli ze sobą coraz szczęśliwsi. Do czasu. Wymyślałem kolejne sposoby, by ich poznawać. Nauczyłem się wymykać. Ukrywałem bladość pod makijażem, chudość pod kilkoma warstwami ubrań, kamuflaż obcego i zdrowego. Każda ucieczka była trudna, ciężka i trochę zła, spotkania rzadkie, rozmowy krótkie, pobieżne. Łukasz ściął włosy, czarne ubrania wrzucił do kółów karitasu. Wyjechał studiować informatykę w stolicy. Gitara kurzyła się na strychu rodzinnego domu. Dwa lata później Łucja zdała maturę. Słabo, za słabo jak na warszawską medycynę. Została we Wrocławiu. Nie musiałem już bawić się w Sherlocka Holmesa, żeby to wiedzieć. Sprawę znacznie ułatwił rozkwit mediów społecznościowych. Tkwiłem więc w łóżkach po niewłaściwej stronie okna. Żyłem najróżniejszymi Jakubami i Katarzynami, Piotrami i Zuziami, a czasem tylko dożywałem. Prosiłem dzieci lub wnuków o smartfony, tablety, laptopy. Mówili, babciu, ale to trudne, będziesz się tylko denerwować. Tato, przyniosę tacie książkę, to wystarczy. A potem, gdy w końcu udawało mi się wybłagać urządzenia, których potrzebowałem, zbierali szczęki z podłogi. Kłamałem, że nauczyłem się obsługi najnowszych zdobyczy techniki od innych pacjentów. Facebook pokazał ułamek frustracji, która wykiełkowała w Łukaszu. Nie podobała mu się perspektywa życia w klatce korporacyjnego biura. Zazdrościł Łucji, która miała całe spektrum możliwości. Od harowania na dyżurach jako chirurg przez zwyczajną internę po niezbyt stresującą medycynę pracy. Byli coraz dalej od siebie, choć Warszawa nie odsuwała się od Wrocławia. Coś złego było coraz bliżej. Z kolei moja kara stawała się coraz gorsza i to na dwa sposoby. Po pierwsze, żyłem, dożywałem innymi osobami. Los, do którego się przyzwyczaiłem, na nowo zaczął mnie drażnić. Miałem dość. Po drugie, byłem zmuszony powtórnie oglądać film, który doprowadza do łez. A ja nie chciałem płakać. Nigdy. Mógłbym powiedzieć łucji, koliko je najwtynie wino. Zrozumiałaby. Śmiali się z tego, gdy wychodzili ze sklepu, wyrywając sobie z rąk dwulitrową butelkę i mijając mnie, ukrytego w Bartku. A ja pomyślałem, że faktycznie w ten sposób zapytałem, ile kosztuje najtańsze wino. Błędnie. Ale zrozumiale dla chorwackiej sprzedawczyni. Chciałbym tak samo powiedzieć Łucji. Tamtego sierpnia mi się poszczęściło, choć nie poszczęściło się Bartkowi. Mimo wczesnego rozpoznania. Co prawda rokowanie nie było jednoznaczne, ale skoro znalazłem się w ciele rudego dwudziestolatka. Martek! Moja dziewczyna, też ruda, dała mi kuksańca. Co tak ją obczajałeś? Odwróciłem wzrok od Łucji. To byli Polacy. Patrzyłem, jakie wino mieli. Tak na oko to jakieś tanie. Kupmy takie. Serio? Kupiliśmy. Byłem z rudą dziewczyną na wakacjach. Zresztą Bartkowi zostało już tylko wakacje. Rodzice mówili, żebym poleciał w jakieś ciekawsze miejsca, może Tajlandia albo Australia. W Chorwacji przecież byłem. Oferowali mi pieniądze. Ale uparłem się na road trip w wybrzeżem Adriatyku. Przygoda zamiast luksusów. To nawet pasowało do osobowości Bartka. Ruda też wolała spontaniczną, prawdziwą podróż, a nie skrupulatne odhaczanie punktów z listy rzeczy do zrobienia, zobaczenia, zjedzenia. Nie musieliśmy przez resztę dnia śledzić Łukasza i Łucji. Wiedziałem, gdzie wypiją wino. Niebo było niepokojąco normalne. Niebieskie i równe. Około siedemnastej zarządziłem, że wspinamy się na górę. Nie, no co ty, Bartek? Serio? Serio. Poszliśmy. Ludziom, którymi byłem, się nie odmawia. Po drodze, niby przypadkiem, natknęliśmy się na parę rodaków. W ich plecaku z cienkiego materiału wyraźnie rysował się kształt dwulitrowej butelki. Tym razem nic nie pamiętałem. Żadnego, faktycznie, spotkaliśmy tych rudych. Rozmowa się kleiła. Najpierw gadka szmatka cześć, cześć, skąd wy? Z Wrocławia, my z Opola, też stopem, my akurat własnym autem, a was biorą, biorą. Potem wino i alkoholowe filozofowanie. Ciągnąłem za język miałem w tym doświadczenie, ale tym razem mocniej niż zwykle, by wynicować ich całe wnętrze. Chciałem uwidocznić to, co w przyszłości doprowadzi do czegoś złego. Nic nie widziałem, niczego tam nie było. Z góry rozciągał się widok na wioskę, którą przecinała uchodząca do morza rzeka. Po drugiej stronie znajdował się bliźniaczy szczyt z ruinami twierdzy pirackiej. Patrzyliśmy na drobne postaci ludzi krążących między białymi apartamentami albo spacerujących po żwirowej plaży. Skały, na których siedzieliśmy, powoli stygły, a ukryte w krzakach jałowca cykady rozpoczynały koncert. Na niebie pojawiła się ogromna, podłużna chmura. Jak wieloryb! powiedziała w pewnym momencie łucja. Ja tam widzę co innego! stwierdziła ruda, zachichotała i spłonęła rumieńcem. Łukasz? zapytałem. Chmura jak chmura, odparł. Wszyscy czworo byliśmy wtedy bardzo pijani i bardzo szczęśliwi. Uświadomiłem sobie, że moje życie, życie Łukasza, obfitowało w takie momenty. Jasne, trudno to zauważyć, gdy widuje się kogoś co parę miesięcy i to z perspektywy przechodnia. Raz słyszałem, jak kłócili się z Łucją, raz widziałem, jak się całowali. Zazwyczaj albo gdzieś szli, albo czekali, rozmawiali. Łukasz, gdy był sam, patrzył przed siebie czubki butów albo w telefon. Mało by ocenić człowieka, ale mądrością stu ludzi, mądrością nieskumulowaną, lecz wypośrodkowaną, rozumiałem, ten chłopak nie jest smutnym pochmurnym typem. To zadowolony ze swojego życia koleś, może nie dość wdzięczny, ale z drugiej strony nie dość ambitny. Patrzyłem na niego i próbowałem zgadnąć, co myśli, ale on nie myślał, tylko się cieszył bardziej w głębi niż na zewnątrz. Uśmiechał się, jakby chciał, a nie mógł, jednak w oczach widziałem błysk, zdradzający dziwne uniesienie tą chwilą. Piliśmy najtańsze wino, żartowaliśmy, byliśmy młodzi, rozgadani, jeszcze rozgrzani słońcem, które zachodziło i już chłodzeni wiatrem, który pchał ogromną chmurę. Działy się też inne rzeczy. Nie widziałem tego, co rozgrywa się w pozostałej trójce, a mój spektakl odbywał się przed oczami bartka. Chmura wypadła ze swojej trajektorii i obniżała lot. Zmierzała ku morzu niczym wielki biały pocisk. Nikt inny tego nie widział. Tylko ja, bo tylko ja przekraczałem jakieś granice. Świat zgrzytał, chrzęścił, dziwaczał, kiedy zakłócałem jego porządek. Kiedy byłem sobą, zamiast być dyrektorem Tęczyńskim, panią Małgorzatą czy Mateuszem, kiedy żyłem sobą, zazwyczaj na odpryski nadłamanej rzeczywistości patrzyłem kątem oka. Pozwalałem, by nierealna pogoda umykała mojej uwadze. Wtedy na chorwackiej górze nie odwróciłem wzroku. Pomyślałem, że i tak nie będzie dobrze. Podniebny wieloryb dotknął Adriatyku. Sądziłem, że wpadnie w toń z okropnym pluskiem, jednak on się rozsypał, potłukł, rozbił. Momentalnie z wielkiego owalu skłębionej chmury pozostały niezliczone kawałeczki. Ostre, drobne, wyraźne. Takie rzeczy mogą być. Pogoda, czy niepogoda? Słońce, czy deszcz? Winotanie, czy drogie? Napiłem się jeszcze, opowiedziałem kawał a zanim zeszliśmy na kemping, Ruda kazała nam ułożyć wieżę z kamieni. Każdy miał dać po jednym. Spędziliśmy z nimi jeszcze kilka dni. Ruda wygadała Łucji, Łucja Łukaszowi, a Łukasz zapytał mnie, dlaczego w takim razie Chorwacja. W takim razie? Powtórzyłem, że niby jestem w jakiejś innej kategorii. Siedzieliśmy na bedonowym pomoście, dziewczyny na samym końcu, Łukasz i ja bliżej brzegu. Ruda oparła głowę o ramię Łucji. Rozmawiały o czymś cicho. My leniwie piliśmy trawarice. – Gdybym miał pojechać w ostatnią podróż – powiedział Łukasz – to raczej nie zdecydowałbym się na Bałkany. A ja pomyślałem, że faktycznie wtedy bym tak nie zrobił. – A w przedostatnią? – Chyba też nie – Fajnie tu, ale nie wiem, czy chciałbym wrócić. Wiedziałem, że będzie chciał. Jeszcze tego sobie nie przypominałem, ale byłem pewien. Zmieni zdanie pod koniec podróży. Zakocha się w miejscach ładnych, niepięknych, w daniach smacznych, nie najpyszniejszych, w ludziach miłych, niekoniecznie ciekawych. Gdzieś tu, z dala od skrajności Zdala od tego, co wybierają inni, ukryje sentyment tak ogromny, by móc poczuć go nawet z innego czasu, z innego ciała. Tak jak ukrył go w innych rzeczach. Zrozumie. Ja przecież zrozumiałem. Chorwacja jest dobra jak każdy inny kraj. Są lepsze potrawy i smażony pstrąg. Łucja nie jest najlepszą osobą na świecie. Bartek wolał Hiszpanię. Uwielbiał palle z owocami morza, najbardziej kochał rudą. Jeszcze miał czas. Jeszcze miałem czas. Jeszcze byliśmy młodzi. Wrzućmy je do wody, powiedziałem, wskakując na nasze dziewczyny, bo tak na moje oko to za dużo smęcą. Może było ciepłe. Przez chwilę myślałem, że znowu coś się dzieje, chciałem odwrócić wzrok, ale inni też to widzieli. Przy dnie pod nami przyczaiła się mała, świecąca na niebiesko ośmiornica. Pomyślałem, że faktycznie kiedyś już taką widziałem. Miesiąc później dostałem podobnego głowonoga na talerzu. Byliśmy z Rudą w Barcelonie i powoli kończyliśmy road trip. Wypadało przecież wrócić do domu, spędzić jeszcze trochę czasu z rodziną. Oprócz ośmiornicy na stole znajdowało się sporo innych owoców morza. Ostrygi okazały się niedobre, ale krewetki, krab i małże w sosie pomidorowym pyszne, lepsze niż paella. No i nie tylko smak się liczył. Mimo wszystko to była jedna z fajniejszych chwil mnie, Bartka. Mógłbym wymienić jeszcze kilka innych ze stolicy Katalonii: spacer po parku Güell, kolacja z supermarketu spożywana na plaży, nasza głupawka w hostelu. Oczywiście po przypływie euforii następował odpływ. Przypominaliśmy sobie, milkliśmy i nagle robiło się niezręcznie. Ruda bezmyślnie skrolowała w telefonie, za którymś razem zaczęła płakać. Leżeliśmy na łóżku, opici piwem, napełnieni tapasami, zmęczeni po całym dniu korzystania z dobrodziejstw Barcelony. Przytuliłem dziewczynę i powiedziałem to, co powiedziałby Bartek. To, co zazwyczaj uspokajało rudą. Będzie dobrze, nie przejmuj się. Była cała zesztywniała, z oczu powoli wypływały łzy. Pokręciła głową. Dasz sobie radę. Próbowałem dalej pocieszać. Nie chodzi o mnie. To o kogo? O mnie? Mówiłem ci, żebyś się mną nie o ciebie przerwała. O Łucję. Tamtą z Chorwacji. Przez krótką chwilę myślałem, że się rozpadnę, a wraz ze mną cały świat. Po kilku sekundach to uczucie minęło. Żyłem dalej. Puściłem rudą, usiadłem. Co z nią? Starałem się brzmieć spokojnie. Nie umiałem. Ruda otworzyła usta. Bardzo chciała mi to powiedzieć, ale nie potrafiła. Coś w niej pękło. A przecież tak długo się trzymała. Było jedną z najdzielniejszych osób, jakie znałem. To, to niesprawiedliwe. Wyrzuciła w końcu z siebie. Wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Wiem, że muszą się zdarzać, ale pokręciła głową. Ale czemu właśnie tak? Czemu nie jakoś łagodniej, wolniej po ludzku? Co się stało? Wcisnęła mi telefon do ręki. Odblokowałem i zobaczyłem okienko czatu z Łucją. Wiedziałem, że utrzymywały ze sobą kontakt. Dwa dni wcześniej Ruda wysłała nasze zdjęcie z najdłuższej ławki na świecie oraz wiadomość. A co tam u was, Polaki biedaki? Łucja odpisała przed chwilą. U nas źle. U mnie źle. Ruda zapytała czemu. Kiedy przeczytałem odpowiedź, Długą i niezbyt składną, pomyślałem tylko, że faktycznie tamtego dnia po wycieczce, w czasie której jedliśmy te pierdolone pstrągi, odwiozłem łócje, ale nie wróciłem do domu. Wiem, że są rzeczy, które nigdy mi się nie przypomną. Próbuję je sobie wyobrażać. Kiedy człowiek leży uwięziony przez samego siebie po niewłaściwej stronie okna, ma na to dużo czasu. Myśli o tym, co było. Co mogłoby być. Myśli, co będzie, a czego nie będzie. Mogło być tak. Zrobiliśmy wycieczkę na zakończenie wakacji. Zdobyliśmy jakiś skromny szczyt, a potem w nagrodę pojechaliśmy na pstrąga ze znajomej smażalni. Czułem się szczęśliwszy niż powinienem. Nic przecież nie było nadzwyczajnie dobre. Nie miałem szczególnych powodów do świętowania. Prędzej do smutku. Zbliżał się nowy rok akademicki. Znowu rozłąka z łucją. Nie wiem, może pogoda sprzyjała. Świeciło słońce, był ciepły wrześniowy dzień. Człowiekowi niewiele potrzeba. Miałem 23 lata, dziewczynę i paliwo w baku. Po obiedzie pojechaliśmy w stronę Wrocławia. Zatrzymaliśmy się gdzieś na lody. Może łucja bardziej wspomina ten deser. Pamięta smaki, pamięta nasze uśmiechy. Jej oczy mogły błyszczeć tak, jak moje godzinę wcześniej. Odwiozłem ją do domu. Wysiadłem z samochodu, by się przytulić i pocałować. Zawsze tak robiłem na pożegnanie. Miałem wrócić do siebie. Nie wróciłem. Potem wybierałem. Opcje były niezliczone. Brakowało tylko jednej: żyć tak, jak wcześniej się żyło. Nie mogłem tego wszystkiego tak zostawić. Zostawić Łucji. Wybrałem więc żyć wtedy, kiedy się wcześniej żyło. A ponieważ liczba miejsc na świecie jest ograniczona, dostałem takie, których inni nie chcieli. Najpierw pana Jakuba, bo prawdziwy Jakub też miał wybór choć innego rodzaju. Nie mógł wytrzymać, więc zrzekł się siebie. Następnie swoje ciało i osoby odstąpił mi dyrektor Tęczyński, który także chciał się uwolnić od tego, o czym nie będę tu mówił. Potem dostawałem kolejne resztki cudzego czasu dni, tygodnie, miesiące i mimo wszystko żyłem nie w ramach kary czy nagrody takich rzeczy nie ma była Łucja. Przedostatnie oczy, którymi patrzyłem na Łucję, należały do pana Tadeusza. Tadeusz był samotny, więc nadawał się idealnie. Postawiłem torby z zakupami na chodniku i oparłem się o latarnię. Nogi drżały, koszula przesiąkła potem. Łucja stała obok, nie zwracając na mnie uwagi. Byłem tylko jeszcze jednym starszym przechodniem. Musiałem ją jakoś pocieszyć, uszczęśliwić, naprawić, coś zrobić, cokolwiek. Po to przecież wróciłem. Chciałem działać szybko, jak najszybciej. Mówią, że czas leczy, jednak z moich doświadczeń wynika co innego. Czas to lekarz, który zawsze prędzej czy później, ale zawsze, spierdoli robotę. Pieprzony konował. Powiedziałem łucji, że będzie padać. Spojrzała najpierw na niebo, które z jej perspektywy wydawało się pewnie bezchmurne. Potem na światła, wciąż czerwone, i ubrania czarne. Powtórzyłem, że będzie padać. Uśmiechnęła się krzywo, zekając na mnie kątem oka i przestępując z nogi na nogę. Wypadałoby odpowiedzieć, stwierdziłem. Tak, będzie padać odparła zdenerwowanym tonem. Kiedyś będzie, gdzieś będzie nie sprecyzował pan. Znam ten żarcik. Zielone ruszyła. Hej, mogłabyś mi pomóc? zawołałem za nią. Przystanęła na środku pasów odwróciła się i zastygła. Przez chwilę przypominała rzeźbę z lodu. Zdecydowanie lepiej było jej w ruchu. Jak? zapytała. Nie wyglądała na chętną do pomocy, tłumiła złość. Czerwieniąc się, wskazałem na torby z zakupami. Chciała coś powiedzieć, ale ugryzła się w język. Znałem tę minę. Po jej oczach widziałem, że żałuje wyjścia z domu. Wolałaby zaszyć się z powrotem w swoim pokoju i leżeć w łóżku po niewłaściwej stronie okna, jakby była mną. Zielone zaczęło migać, a Łucja wróciła się, wzięła torby i przeniosła je na drugą stronę ulicy. Poczłapałem za nią, już na czerwonym. Jakiś kierowca zatrąbił. Dziewczyna odwróciła się do niego gwałtownie i krzyknęła I czego chcesz, chuju? Potem spojrzała na mnie. Proszę bardzo, do widzenia. Ruszyła w swoją stronę. Poczekaj. Proszę pana, spieszę się. Dokąd? Nie pana sprawa. Chciałem się odwdzięczyć. Nie trzeba. Proszę, chciałbym z kimś porozmawiać. Zawahała się. A może ja nie chcę rozmawiać? Nie może pan tak nagabywać nieznajomych i czegoś od nich oczekiwać? Uśmiechnąłem się. Widocznie obojgu nam przydałaby się lekcja manier. Kwadrans później weszliśmy do pierwszej napotkanej kawiarni. Nie zapytałem Łucji, na co ma ochotę. Przyjrzałem się jej, udając, że oceniam, zgaduję, po czym zamówiłem to, co lubiła: kapucino i sernik. Mam oko do ludzi. Sam wziąłem to, co lubił pan Tadeusz, a co nijak nie pokrywało się z moimi własnymi upodobaniami: herbaty z cytryną i bezę. Kiedy tylko mogłem. Dogadzałem tym, którzy odstąpili mi swoje miejsce. Usiedliśmy. Łucja nie zdjęła płaszcza, ręce ukryła w kieszeniach, patrzyła przez okno. Na twarzy miała uśmiech, sztuczny jak doklejone wąsy. Mam oko do ludzi, powtórzyłem, dlatego cię zaczepiłem. Nie robię tego na co dzień, ale czasem człowiek nie potrafi się powstrzymać. Nic nie szkodzi, ale powinien pan pamiętać, że każdy ma swoje problemy. Czasem nie ma się ochoty, żeby rozmawiać, i rozumiem, wszedłem jej w słowo. Czasem ma się ochotę, żeby być smutnym. Trzeba być wtedy skupionym na utrzymywaniu złego nastroju. Nie można dać się nikomu rozproszyć, żeby przypadkiem nie poprawił ci humoru. Uśmiechnęła się, ale zaraz spoważniała. Przypomniała sobie. Otarłem pod z czoła. Też pamiętałem. Minął ledwie miesiąc. Przez trzy ostatnie osoby myślałem tylko o tym, ale miałem pecha i nie byłem w stanie nic zrobić. Dopiero teraz w ciele Tadeusza udało mi się dotrzeć do łucji. Realizowałem prosty plan. Dopóki nie miałem planu dobrego, byłem każdym, byle nie łukaszem. Czasem to nie kwestia humoru, powiedziała. Ciii. Położyłem palec na ustach. Nachyliłem się nad stolikiem, po czym konspiracyjnym tonem oznajmiłem. Nie ściągnąłem cię tu, żeby prowadzić takie dyskusje, jak na twoich studiach humanistycznych. Zgadłem? Nie, aktualnie nie stu... Cicho, machnąłem ręką. Nie interesuje mnie to. Prawdziwy powód, dla którego Cię tu przyprowadziłem to, sięgnąłem do torby z zakupami. Krzyżówki, imię słynnego fauna na 6 liter. Za oknem padało. Każdego dnia znajdywałem inny powód do podtrzymywania znajomości sudoku, kurs obsługi telefonu, pójście na ramen i nauka jedzenia pałeczkami. ZO! Liczenie ludzi mijających przejście świdnickie, załatanie koszuli, dokarmienie ptaków, wegański bar, pokój zagadek, straszenie gołębi, piwo i kebab, pakowanie prezentów, tłumaczenie czeskich napisów na płatkach kukurydzianych, tropienie psów w śniegu, łowienie ryb, lepienie bałwana, wróżenie z chmur. Pantadeusz nie miał wiele. Ale miał wystarczająco dobre serce, poczciwą twarz i kilkuletni staż w samotności. Do jego osoby pasował komicznie konspiracyjny ton, którym składałem wszystkie propozycje. Dzięki temu nasze spotkania przypominały dziecięce zabawy, tyle że bawiło się dwoje dorosłych ludzi. Wypadałoby więc je nazwać inaczej może sposobem na przetrwanie? Potrzebowałem jednak sposobu na coś więcej. Wiedziałem, że przyjaźń z Łucją nie potrwa wiecznie. Mieszkanie Tadeusza zmieniłem w centrum dowodzenia, przypominające biuro detektywistyczne z filmów. Zniknął portret żony, zniknął obraz przedstawiający Jezusa, w ich miejsce pojawiły się tablice korkowe. Przybijałem do nich notatki ze wszystkim, co wiedziałem o Łucji. Rzeczy, które sobie przypomniałem, rzeczy, które mi powiedziała rzeczy które wywnioskowałem były też zapiski dotyczące tego o czym nie będę tu mówił głównie pokreślone mimo wszystko lepiej znam się na życiu któregoś dnia powiedziałem jej o tadeuszu powiedziałem to z uśmiechem na ustach i pączkiem w dłoni czyli tak jak powinno się mówić zawsze gdy jest się w moim stanie jestem jakimś magnesem nieszczęść stwierdziła i powiedziała mi o Łukaszu, o mnie. W pewnym momencie przerwałem, pytając, czy mogę dokończyć jej pączka. Zdenerwowała się. W wszystko próbuje pan ukryć za maską wesołości, żartów i. i. i Mówiąc wszystko, miała na myśli to, co ja, kiedy mówię mimo wszystko. Wszystko, które ośmieszam, które pokonuję, z którym sobie radzę, pisząc o innych rzeczach, jakby tamto było niczym. A przecież owo wszystko jest tylko częścią. Życie się składa z tylu części, że nie ma czasu na wszystko. Chciałem to jakoś powiedzieć Łucji. Co mam ci pokazać? Zapytałem. Nie muszę niczego ukrywać. Codziennie patrzę w prawdzie w oczy i wiem, że nie doczekam tego, jak wrócisz na studia w październiku. I jeszcze nie wiem, czy a ja się nie dowiem. Przygryzła wargę. Ugryzłem pączka. Chodzi o to, że. zaczęła. Sama nie wiem. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, że tak po prostu się z tym wszystkim godzę. I dobrze. Nie wyobrażaj sobie godzenia się z tym. Wyobraź sobie coś, co da się wyobrazić. Nie rozumiem. Cokolwiek. Słonia, wieloryba, sernik, to są rzeczy, które możesz sobie wyobrazić. A jak wyobrazić sobie pogodzenie się z czymś? Akceptację? To samo w sobie nie będzie miało kształtu, koloru, smaku. Nie ma akceptacji. Są tylko słonie, wieloryby i sernik. Trawiła przez chwilę mój wywód. Czekałem z bijącym sercem na jej reakcję, zastanawiając się, czyje to właściwie słowa Łukasza? Powiedziałbym tak, na którym się tapie życia. Może Tadeusza? Albo tej zbiorowej mądrości, która gdzieś we mnie mimo wszystko powstała. A potem uświadomiłem sobie, że to nie ma znaczenia. Starałem się, by były to słowa łucji, trafiające do niej. A miłość zapytała. Moja? Nie ma. Nie było. Ale były ręce pod sukienką, tańce wokół ogniska, stuksiana, a potem dziesięć tysięcy wspólnych śniadań obiadów i kolacji. Zamilkłem na moment. Nie przykładaj tylu uwagi do słów, które nic nie wnoszą. Nie daj sobie wmówić, że będzie dobrze. Po prostu wywal czarne ubrania, zacznij się znowu malować i wróć na studia. Niczego nie ukrywaj, nie uciekaj, a przynajmniej spróbuj, co innego masz do roboty? Rozumiem. Chciałby pan, żebym wzięła z pana przykład? Pokiwała głową. A co, jeśli to nie zadziała? Co, jeśli takie podejście pomaga tylko panu? Co, jeśli pan się myli? Wzruszyłem ramionami. A skąd mam wiedzieć? Uśmiechnąłem się. Jedyne, czym się w życiu zajmowałem, to życie. Puściłem do niej oko. Ale Prawdziwy powód, dla którego cię tu dzisiaj przyprowadziłem, to wyjąłem z kieszeni aparat fotograficzny. Wyjąłem z kieszeni aparat fotograficzny. Na zdjęciach, które zrobiliśmy, nie było potem widać tego, co kłębiło się wysoko ponad naszymi głowami. Ostatnie usta, którymi mówiłem do Łucji, należą do zdrowego człowieka. Częścią jego ciała są też ręce, które piszą te słowa – Mam 49 lat, kilkaset tysięcy oszczędności na koncie i zbyt dużo czasu. Prawdopodobnie dekady. Dom też jest zbyt duży. Nie zawsze taki był. Kiedy pozdejmowałem ze ścian fotografie, przedstawiające ludzi, których pamiętam nie swoją pamięcią i których już nie poznam, wydał mi się jeszcze bardziej pusty. Nie wiem, czym go zapełnić. Długo zbierałem się do spotkania z Łucją. Z mediów społecznościowych mogłem wywnioskować, że wróciła na studia, ale po zdjęciach, na których ją oznaczono, widziałem... Nie uwierzyła mi. Nie uwierzyła w to, co powiedziałem ustami Tadeusza. Dobre rady, tylko brzmiały dobrze. Postanowiłem opowiedzieć jej wszystko, co się wydarzyło od pana Jakuba do teraz. Udowodnić, że w tym 49-letnim ciele jest Łukasz. Że był też w innych osobach. Dla niej mimo wszystko. Wszystko napisałem, a potem skreśliłem. Próbowałem napisać też inne rzeczy. Ukryć prawdę pod kamuflażem zmienionych imion, nazw, zdarzeń. Chorwację zastąpić Włochami. Metal rapem. Pstrąga pizzą. Łukasza Michałem. Łucję Anastazją. Tylko niepogodę bym zostawił. Jest nieodłączną częścią mnie i mojego świata. W końcu się spotkaliśmy. Przypadkiem. Zdrowy człowiek zachorował. Nic poważnego. Znów trafiłem do szpitala, ale tym razem miałem tam poleżeć, a nie przeleżeć. Byłem po właściwej stronie okna. Łucja odbywała praktykę studencką na oddziale, na którym się znalazłem. Przyszła, by zebrać wywiad i mnie zbadać. Nie była taka jak dawniej, choć podobna. Włosy, okulary, biały fartuch. To wszystko pamiętałem, ale widziałem w niej coś, czego nie widziałem oczami Tadeusza. To chyba smutek dojrzał. Albo radości ubyło. W każdym razie miała bliznę tak niematerialną, jak akceptacja czy miłość. Jedno z pytań, które mi zadała, brzmiało. Czym się pan zajmuje? Życiem. Odparłem. Wystraszyła się. Pamiętała rozmowę z Tadeuszem, swoim starszym, byłym przyjacielem. Szybko dodałem. Jestem tłumaczem w norweskiej firmie. Wormie er den Co to znaczy? Wciąż wyglądała na zaniepokojoną. Pięknie dziś pani wygląda, skłamałem. Brzmiało jak pytanie, stwierdziła, rumieniąc się. Strach zniknął, blizna pozostała. Ale wróćmy do wywiadu. Jak określiłby pan swoje warunki socjoekonomiczne? Po chwili wahania, przecząc swoim bezużytecznym mądrościom, odparłem: Dobre, Resztę mówił zdrowy człowiek. Ja zrozumiałem, że Łucja nie może się o mnie nigdy dowiedzieć. Przestraszyło ją to hasło w stylu Tadeusza. Ile złego bym wyrządził, przyznając się do obserwowania jej latami? Do tego, że zamiast wybrać inne opcje, zdecydowałem się wrócić do czasów, w których żył Łukasz. Może sobie tego nie życzyła. Nie w ten sposób. Może chciała mieć prawo do osmucenia się? Utrzymywania złego nastroju? Pielęgnowania żałoby? Może wolała wyjść z tego sama? Nie powiem jej nic. Tylko słowa, które przyniosą pożytek. Nie zrobię też Łucji nic złego. Ani dobrego. Ale skoro wybrałem... Co wybrałem, skoro wróciłem, będę robił rzeczy, które mogę robić. Czym innym miałbym się zająć? Patrzę przez okno. Niebo jest dziś pogięte, pomarszczone, trochę rozdarte. Dobrze, że dalekie ode mnie.